Witam, witam. Był niedawno u mnie w domu taki mechanik złota rączka. Znaczy, teraz to wiem, że to był taka rączka jak z koziej dupy trąba. Jakiś lewy miał te dwie ręce złote. Złota rączka, która dała ogłoszenie tutaj u mnie na osiedlu, że reguluje i naprawia wszystkie okna. Regulacja okien drewnianych i plastikowych. A ponieważ moje okna plastikowe są już w domu chyba teraz 10 czy 11 rok, no to wreszcie przyszła pora na regulację. Te okna są tak, nie wiem, czy źle zbudowane, czy kiepsko pomyślane, bo to zresztą nie wiem. Mogłem ja też trafić na fachowca właśnie takiego z koziej dupy trąby, który to okna robił, no ale się uczył, spieprzył po prostu. Chciałem ci opowiedzieć o tym właśnie moim mechaniku, który miał zadzwonić i nie zadzwonił, już wyszedł, bo jak zapytał się o tą Elkę, czy miałem, to powiedział mi, a wie pan, że ja, proszę pana, miałem zabrane prawo jazdy, a za co pan miał zabrane? Za punkty karne. No, to sobie myślę, to taki był siebie kierowca z bombowca, że straciłeś prawo jazdy, najważniejszy twój w życiu dokument. No i potem on tak mówi, potem musiałem zdawać egzamin, zdawałem go 6 razy, za każdym razem, upieprzano mnie na byle czym, wie pan, na byle, na duperelce drobniuteńki. No i coś mnie podkorciło, powiedzieć mu trochę tak prawdy od serca, że proszę pana, ja miewałem takich właśnie kierowców, przychodzili do mnie na przeszkolenie, żebym im powiedział, przypomniał co i jak, żeby na pewno zdali egzamin. I byli bardzo zdziwieni, już po pierwszej godzinie, sami mówili, wie pan, ja widzę teraz dopiero, ile błędów na co dzień robiłem, jak bardzo źle, jak jeździłem inaczej niż wymagają przepisy, jak bardzo źle jeździłem. I dziwne, że mi się udawało tak długo. Było takich kilku panów, którzy po lekcji, już po pierwszej, po 2 godzinach u mnie byli zaskoczeni, że tak źle jeżdżę, że tak źle jeżdżą, oni, nie ja. No i trzeba powiedzieć, że większość tych panów, nie wiem, z 5, 6, może 8, nie liczę nigdy, zdawało najdalej za drugim razem. Pierwszy raz to było jak gdyby, ja im to mówiłem, oczy, panie, pierwszy raz to pan obleje z przydziału, musi być, bo jak panu zabrali prawo jazdy i skierowali pana na egzamin kontrolny, to żeby pan pamiętał, to nie jest kara, bo takiej kary w kodeksach polskich nie ma, tego nie wolno nazywać karą, to nie jest za karę, proszę pana, ale ma to być dla pana uciążliwość, mówiąc wprost po polsku, po ludzku, ma to być upierdliwość, że pan pamiętał, że na pierwszym egzaminie za byle co obleją pana, że pan pamiętał do końca już życia. Ten dokument, to ja muszę bardzo szanować, bo to jest najważniejszy mój dokument. Bez tego dokumentu nie działa moja firma. Straciłem ważny zawód, który mi dawał utrzymanie mnie i mojej rodzinie. Bez prawa jazdy nie będę kierowcą. Mało tego, bez prawa jazdy nigdzie dupy nie ruszę. Poza własne mieszkanie i do groszka po chleb, po mleko rano najwyżej. Żeby pan pamiętał, że jest to tak ważny dokument. No i tam wreszcie coś tam jeszcze. On się oszczekiwał, że oblał go facet o to, że na parkingu, na osiedlu, czyli na drodze niepublicznej, oblał go o to, że wjeżdżał i bo miał parkowanie prostopadłe tyłem, że wjechał i wyjechał bez kierunkowskazu. Oto, o taką duperelkę mnie oblał. Panie, przecież panu mówię, tak jak mówiłem, to jest egzamin specjalny, ulał pana jako, miał pan pamiętać, że to dla pana będzie uciążliwość. To nie jest przejażdżka na ryby, czy marynią, gdzie pan może walić błędy, jak się panu podoba. Tu pan musiał pokazać jazdę zgodnie z przepisami, czyli pokazać, że pan zna przepisy, że pan wie, że każda zmiana kierunku jazdy wymaga sygnalizacji odpowiednio wcześniej i wyraźnie, jednoznacznie kierunkowskazem, lewym lub prawym, zależy gdzie pan wjeżdża. No i trzeci punkt, na egzaminie trzecia grupa oceny to jest kultura jazdy. Jeżeli na tej drodze, na parkingu osiedlowym, proszę pana, jest dopuszczony ruch publiczny, to jest to droga publiczna, czy się panu podoba, czy nie. A po czwarte wreszcie, chociaż kodeks mówi, że na tych drogach prywatnych każdy właściciel ma prawo ustalać sobie swoje reguły jazdy,
to pan nie był właścicielem tego parkingu. I co prawda tam nie muszą obowiązywać przepisy kodeksu drogowego, ale jest powiedziane w kodeksie zalecenie bardzo wyraźne. Zaleca się, żeby na drogach niepublicznych, prywatnych, na pracach, drogach prywatnych stosować zasady określone w kodeksie drogowym. Czyli miał pan stosować zasady z kodeksu drogowego, zmieniał pan kierunek wyjazdu, kierunek jazdy z kierunkowskazem. A po drugie, miała to dla pana uciążliwość, czy panu się podoba, czy nie. No i jak mu to powiedziałem, o tej uciążliwości, o tym obowiązku, że pan powinien, a pan jest taki sam jak oni, żeby tylko oblać człowieka, żeby te pieniądzory za egzamin, a idź pan w pierony. Uuu, kochany, o jedno słowo pan powiedział za dużo, proszę mi wyjść stąd ze swoim scyzorykiem, z pierwszego maja gościu, wynocha mi stąd. No i dostaliśmy się na tym właśnie tym. Ona nawet szepnął drzwiami, miałem wyjść, opieprzyć ich, że drzwiami to samo rozszaskać u swojej teściowej, a nie tu. No i wiatr mi dalej huczy w tym oknie, kurde no. Nie wiem sam, czy zrobiłem dobrze, czy nie. Trzeba było chyba może nawet i nie mówić mu, co myślę. Pierdziła, co niech nie się wyżali, tylko dlaczego takim scyzorykiem chciał mi okno naprawiać, to ja nie wiem. Ale z niego taki fachowiec za kierownicą, jak i w tym swoim zawodzie usprawniacza okien. Napisz mi tam w komentarzu, czy miałem rację, że powiedziałem mu tak szczerze od serca. Co sądzisz w ogóle o tych egzaminach? Czy są za ostre, czy nie? A na razie do miłego zobaczyska. Okay, we have some fabulous live music playing around the block now. Here's the guy I prefer.